Jest kwadrans po 11. O czym milczy historia? Zwykliśmy opowiadać Państwu o tym w Polskim Radiu Katowice, a moim i Państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. Zaczynamy. Dyktator, fanatyk, malarz pokojowy, który stał się szalonym mordercą, socjopata, jeden z największych zbrodniarzy XX wieku. Czy na pewno zginął w bunkrze? Czy popełnił samobójstwo? Nowe fakty w sprawie śmierci Hitlera wyszły na jaw w ubiegłym roku. My opowiemy dziś o nich w naszej audycji. No właśnie, jak to się stało, że w historii, która wydawało się jest wyjaśniona i zamknięta, w ubiegłym roku jednak pojawiły się fakty, których wydawało się dotąd nikt nie znał albo niewielu? Zanim przystąpimy do tego sprostowania, nie malarz pokojowy, malarz artysta. Artysta, no tak, tak, on miał ambicje artysty. Starał się tak. Na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie go nie przyjęto, a szkoda, bo gdyby został przyjęty i gdyby nie odrzuciło Hitlera gremium profesorów, to może inaczej losy świata by się potoczyły. Składający się z 6 osób, w tym 4 Żydów, może byśmy mieli inną historię XX wieku. To prawda. Natomiast jest to postać, która budziła kontrowersje przez ponad 70 lat. Wydawałoby się, że w 1945 roku, 30 kwietnia, gdy podało radio niemieckie komunikat, że Führer Adolf Hitler nie żyje, sprawa była oczywista i zakończona. Wcale nie, bo już 2 maja przyszło pierwsze dementi. Dementi Armii Czerwonej, która wkroczyła do Berlina, łamiąc postanowienia i łamiąc porozumienie, które zawarła z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi i z Francją, że wszystkie 4 mocarstwa skoordynują tak swoje działania, że wejdą do Berlina równocześnie z 4 stron świata. Rosjanie przyspieszyli ofensywę i to oni pierwsi byli w bunkrze Hitlera i przeszukano pomieszczenia bunkra, znajdując makabryczne znalezisko martwe dzieci Goebbelsa i na powierzchni zwęglone szczątki w 2 miejscach. W jednym miejscu były to zwęglone szczątki kobiety i mężczyzny i w drugim podobnie. Jedne były niemal całkowicie spalone, drugie były jedynie zwęglone. O ile w przypadku tych drugich szczątków dało się momentalnie zidentyfikować ciała i nie było żadnych wątpliwości, że jest to Goebbels wraz z żoną Magdą, o tyle drugie szczątki, szczątki dwojga pozostałych osób były w takim stanie, że identyfikacja była niemożliwa. I 2 maja, czyli w dniu wkroczenia do bunkra i znalezienia tego, o czym przed chwilą mówiłam, Związek Radziecki wydaje na polecenie Moskwy, na polecenie Stalina oficjalny komunikat, że Hitlerowi, największemu zbrodniarzowi wojennemu, udało się uciec, mając już w ręku takie właśnie ciała. Bardzo szybko są wyłapani ci, którzy towarzyszyli Hitlerowi w bunkrze w ostatnich kilkunastu dniach. Führer siedział w bunkrze od połowy marca do dnia 30 kwietnia. Znamy godzinę po godzinie tego, co się stało do dnia 30 kwietnia, mniej więcej godzin południowych.
Wątpliwości zaczynają się po godzinie mniej więcej pierwszej w pół do drugiej, kiedy Ewa Braun, właściwie Ewa Hitler już w tym momencie, bo poprzedniego dnia wzięli ślub, zamykają się w pomieszczeniach tak zwanych prywatnych. I tutaj następuje wywiezienie ciał do tego miejsca, które jest pod stuprocentową kontrolą Armii Czerwonej. Są to przedmieścia Berlina, dawne koszary, które są stosunkowo mało zniszczone, i te cztery ciała zakopuje się już dnia 3 maja, dzień później, według jednych relacji, według drugich relacji w tym samym dniu, dołączonych czy dokopanych jest pozostałych kilka grobów. Kilka grobów, są to groby wszystkich dzieci Goebbelsa. I tutaj bardzo szybko idzie komunikat z Moskwy, żeby robić wszystko, co się da, by dezinformować aliantów. Bo oczywiście te komunikaty nie są weryfikowane, bo nie mają jak być zweryfikowane, opierają się tylko i wyłącznie na tym właśnie, co wychodzi ze strony radzieckiej. Tak, proszę sobie wyobrazić, Berlin jest zniszczony, Berlin jest w gruzach, miały wyjść cztery armie równocześnie, wchodzą Rosjanie. Jako pierwsi. Jako pierwsi, jako jedyni, wyłącznie Rosjanie zdobyli Berlin. I to, co znaleźli, zabrali, tylko oni o tym wiedzieli. To, co znaleźli, zabrali. Chodziło o to, żeby dać sobie czas, Berlin leży w gruzach, na ewakuację jak największej ilości dokumentów, dzieł sztuki, biżuterii ludności cywilnej i skarbów, które pozostały. W związku z tym trzeba jakoś skierować gdzie indziej uwagę aliantów. Wiadomo, że poszukuje się największego zbrodniarza wojennego, czyli wszystkie siły wywiadów, asowie wywiadów polują na Hitlera, który podobno przeżył. Polują na ludzi z najbliższego otoczenia. O czym milczy historia? Dziś zdradzamy tajemnice i najnowsze fakty związane ze śmiercią Adolfa Hitlera. Wiemy już, że strona radziecka próbuje wprowadzić w błąd pozostałych swoich partnerów. No i jakie są tego skutki? Rzeczywiście polowanie na Hitlera trwa, tak, czyli na widmo Hitlera. Nie do końca widmo, bo Rosjanom sprzyja ogromne szczęście. Kilka ubotów, czyli tych łodzi podwodnych, Unterwasserboot albo Unterseeboot, udaje się wymknąć na wody oceanów. I w tym jest jeden ubot 535 prowadzony przez młodego człowieka, niesamowicie brawurowego, który 2 lipca jest widziany u wybrzeży Argentyny. Na pokładzie tego ubotu znajduje się około 50 osób. Są to czołowi naziści partyjni plus 2 bardzo tajemniczych ludzi. I ta 2 zostaje wysadzona w maleńkiej zatoczce, o której mało kto wie. Jest to młoda kobieta, blondynka, w wieku około 35 lat. Ewa Braun ma 33 w momencie jest śmierci. Blondynką. I jest blondynką. Plus starszy, drobny mężczyzna. Czyli wiele wskazuje na to, że Rosjanie mówią prawdę. I zaczyna się polowanie na Hitlera w krajach Ameryki Południowej. Przy okazji udaje się wyłapać mnóstwo nazistów, natomiast Hitlera nadal nie ma. A Rosjanie mają czas. Akcja dezinformacyjna, a Rosjanie rzucają swoje największe siły, największych asów wywiadów po to, żeby przeczesywać Berlin. I teraz następuje znowu pewne zamieszanie, które pomaga zamącić sprawę. Stalin życzy sobie,
żeby, jeżeli Hitler rzeczywiście nie żyje, a jest już wtedy 90% pewność, że zwłoki drugiej pary to są zwłoki Hitlera i Ewy Braun. To znaczy Rosjanie mają tę pewność. Rosjanie mają tę pewność, bo w międzyczasie wpadają w ich ręce osoby bezpośrednio związane z Hitlerem i ze śmiercią Hitlera. Lokaj Hitlera, szef osobistej ochrony Hitlera, który wyniósł, jak zeznaje, na rękach osobiście ciało Ewy Braun. Czyli potwierdzają, że oni nie żyją. Które nie było w nic zawinięte, co na pytania NKWD-zistów potwierdza, że tożsamość nie budziła wątpliwości. Pilot osobisty Hitlera i człowiek, który wynosił zawinięte zwłoki Hitlera w czarną płachtę. Są zeznania zgodne, że ciała zostały polane 200 litroma benzyny i spalone. Całkowicie spłonęły. No i cóż i Stalin? Stalin... i są jeszcze wiadomości, że Ewa Braun otruła się cjankiem, natomiast Hitler sobie strzelił w głowę. I Stalin mówi, taka wersja śmierci jest niedopuszczalna. Hitler miał umrzeć jak tchórz, czyli od trucizny. W związku z tym cztery służby Związku Radzieckiego, tak zwany śmierć szpionom, NKWD, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Służba Bezpieczeństwa prowadzą między sobą rozgrywki, żeby udowodnić, Hitler zmarł jak tchórz. O czym milczy historia? No i teraz czas już, żebyśmy przeniosły się do ubiegłego roku. To jest historia z końca wojny. Jak to się stało, że takie nowe fakty w świetle tego, co się wtedy wydarzyło, pojawiły się i rzuciły nowe światło na te wszystkie wątpliwości, o których pani mówiła? W 1970 roku Rosjanie po raz pierwszy oficjalnie przyznali, że są w posiadaniu szczątków Hitlera. Pokazali wtedy na wystawie w Moskwie wyposażenie bunkra, które wzięli ze sobą, fragmenty wyposażenia, plus fragment czaszki znaleziony, co do których nie było wątpliwości, że jest to czaszka Hitlera ich zdaniem. I co potem? Upłynęły lata, nie pozwolono prowadzić badań DNA, ale w międzyczasie upłynęło 50 lat od wojny. Czyli? I alianci zaczęli wypuszczać te fragmenty archiwów, które im się udało przejąć. Między innymi pojawiły się zdjęcia czaszki Hitlera, na podstawie których można było w sposób jednoznaczny zidentyfikować, jakie Hitler miał uzębienie i jakie to były protezy. Proteza była bardzo zmyślna. Ale to potwierdzało, że jednak rzeczywiście te szczątki, które są w posiadaniu Rosjan, to szczątki Hitlera. Jeszcze wtedy nic nie, do końca. Nie było wiadomo, bo czaszkę oglądał amerykański specjalista i stwierdził, że ten fragment czaszki to jest fragment czaszki kobiety. Co wobec tego rozstrzygnęło o tym? Uzębienie. Potem zaczęła się era Gorbaczowa, zaczęła się era odwilży i Rosjanie przyznali się, że w centralnym archiwum mają nie tylko fragment czaszki, ale mają również uzębienie Hitlera, te wszystkie protezy i mają fragment uzębienia Ewy Braun. A co w zeszłym roku wyszło na jaw? Wyszły następujące rzeczy. Jeden z największych anatomopatologów, historyków, który badał szczątki, m.in. Joanny Dark, Robespiera, profesor Charlier został dopuszczony do obejrzenia tych zębów, czy tych fragmentów szczęki uzębienia, które zostały. I co się okazało? Nie wolno było mu tego dotykać. Stwierdził optycznie, że jest to materiał, który pokrywa się zdjęciowo z tym, co było. I przypadek zarządził. Drobne pyłki z tego uzębienia spadły na ściereczkę, czy też na ręcznik, na której były badane. Czyli mógł zbadać DNA? On to wziął ze sobą, nieświadomy zupełnie, no i
odkrył na podstawie badań mikroskopem skaningowym, że chodzi o Hitlera. Tym samym 17 marca ubiegłego roku świat przestał mieć wątpliwości, że Hitler nie żyje. Taka to w dużym skrócie historia jednak wielkiej mistyfikacji wojennej, prawda, i próby zacierania śladów spowodowane chęcią zysku i dominacji. Mamy dla Państwa dzisiaj oczywiście książkę, która jest zapisem tych wszystkich historii i badań, o których Pani mówiła. Tak, książka świeżutka, premiera książki była w zeszłym tygodniu w Polsce, 2 miesiące temu we Francji. Akrybicznie, godzina po godzinie są odtworzone ostatnie dni Hitlera. Na podstawie dokumentów jest odtworzone, co się działo ze szczątkami Hitlera po śmierci i jego żony. Książka dobrze napisana. Jak doszło do odkrycia. Książka napisana niczym pasjonujący thriller polityczny, niczym doskonały kryminał. Niemniej jest to książka popularno-naukowa, ale od której nie można się oderwać. Śmierć Hitlera w tajnych aktach KGB. Taki tytuł jest tej książki. Kto z Państwa chciałby bardziej szczegółowo poznać te fakty, tę historię i lubi ten okres w ogóle w naszej przeszłości, bardzo proszę telefonować. 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32. Czekają 2 egzemplarze książki Śmierć Hitlera w tajnych aktach KGB. 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32. To w ogromnym skrócie opowieść o tej historii, a najnowsze fakty, które wyjaśniły kwestię śmierci Hitlera, przybliżała nam dziś Urszula Pawlik. Dziękuję bardzo, pani Urszula. Dziękuję bardzo. Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia. O czym milczy historia? Radio Katowice.